Emilian Stańczyszyn, niewinny brania łapówek, dziś przed legnickim sądem zapadł wyrok w tej sprawie. Proces trwał 7 lat. Oskarżonego Emiliana Stańczyszyna uniewinnia od popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i 15 części wstępnej aktu oskarżenia. Po wyroku główny oskarżony nie ukrywał radości. Blisko 7 lat walczyłem o sprawiedliwość i zawsze mówiłem, że nigdy nie dopuściłem się żadnej korupcji i to jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że to jest również bardzo istotne dla wszystkich ludzi, którzy mi ufali i teraz mogę im głęboko spojrzeć w oczy i jeszcze raz za wszystko bardzo, bardzo podziękować. Proszę mi pozwolić poprzestać dzisiaj tylko na tych kilku słowach. Tak czysto po ludzku kamień z serca? Oczywiście, drodzy Państwo, kamień z serca, każdemu kamień z serca by spadł. Sąd całkowicie odrzucił zarzuty, jakie śledczy przedstawili w stosunku do Stańczyszyna. Według niego nie było żadnych dowodów na to, że były burmistrz Polkowic brał łapówki od firm, które potem miały wygrywać gminne przetargi. Przeciwko Stańczyszynowi świadczył jedynie Władysław K., były szef jednej z gminnych spółek, który zeznał, że sam brał pieniądze od wykonawców, a potem przekazywał je burmistrzowi. Nie potwierdziły tego inne dowody. Sędzia uznał więc, że to Władysław K. jest winny brania łapówek, a Stańczyszyn jedynie ofiarą pomówień. Nie ma żadnego i nigdy nie było, zdaniem sądu, żadnego innego dowodu wiarygodnego. Możemy sobie, proszę Państwa, mówić o tym, że coś tam gdzieś w trawie piszczało. Sąd nie jest opiszczeniem, prawda? Ktoś coś opowiadał, natomiast sąd nie jest też coś opowiadał. Jedyny konkretny dowód, proszę Państwa, w tej sprawie są wyjaśnienia pana. Najsurowszy wyrok usłyszał Władysław K. Sąd uznał go winnym brania łapówek i skazał na 3,5 roku więzienia, a także przepadek majątku w kwocie ponad 400 tysięcy złotych. Udowodniono mu kilka przypadków wzięcia łapówki. Sąd skazał też za korupcję kilku przedsiębiorców. Franciszek G. za wręczanie łapówki został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wobec Marka J. i Waldemara F. postępowanie umorzono, ale oskarżeni muszą zapłacić po 2000 zł na cele charytatywne. Piotr S., brat byłego burmistrza, został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Janusz I. został uniewinniony. Zdaniem sądu całe postępowanie było źle przeprowadzone, gdyż prokuratura głównym oskarżonym uczyniła Stańczyszyna. Bartosz Biernat, prokurator okręgowy, nie chciał komentować tej kwestii. Wyrok jest nieprawomocny, także zgodnie z obowiązującą procedurą zażądamy teraz pisemnego uzasadnienia, które pozwoli nam zapoznać się w pełni ze wszystkimi motywami, które kierowały sąd. I wtedy podejmiemy decyzję co do dalszego toku postępowania. Ale sąd stwierdził też materiał dowodowy przygotowany w procesie w bardzo małym stopniu potwierdził się. Ocena sądu. Chcę zapoznać się wcześniej z pisemnym uzasadnieniem, bo tak jak słyszeliście wszyscy Państwo, dosyć w sumie lakonicznie jest to związane z tym, że jest to dosyć ustne uzasadnienie. Sąd tylko przedstawił teraz tak powiedzmy podstawowe według niego fakty, aczkolwiek mówię tutaj jak podnosiłem w swojej mowie, mam stanowisko odmienne.